Piotr Seged, zajmujemy się inwentaryzacją przyrody i nadzorami przyrodniczymi na terenach inwestycyjnych. Nasza praca polegała przede wszystkim na tym, że musieliśmy cały teren zinwentaryzować. Zespół przyrodniczy pracował tutaj przez kilka miesięcy. Udało nam się odkryć gatunki chronione, które występowały na tych terenach poprzemysłowych, takie jak kruszczyk rdzawo-czerwony, kruszczyk szerokolistny, rokietnik. I część tych miejsc zostało zabezpieczonych odpowiednio i duża część populacji gatunków chronionych została przeniesiona. Na terenie inwestycji zinwentaryzowaliśmy około 40 kopców mrówek. Sam proces przeniesienia będziemy głównie kontynuować na wiosnę. Nie chcemy mrówek niepokoić w okresie hibernacji zimowej. Rozbudzanie ich zimą nie skutkuje dobrze dla całej tej społeczności małej. Dlatego przenoszenie będzie się kontynuowało wiosną, kiedy na to wystarczą, będą odpowiednie warunki pogodowe. Całość obszaru nie przedstawia dużej wartości przyrodniczej. To, co było cenne, udało nam się przenieść bądź też skompensować. Najcenniejszy fragment obszaru przeznaczonego pod inwestycje został ochroniony, został też wygrodzony płotem i ten teren zostanie taki półdziki, zostanie nieruszony ani wycinką, ani samą inwestycją. Są to zagłębienia terenowe, w których powstały oczka wodne, które stanowią dobre stanowisko dla płazów, dla ptaków, trzcinowiska. I te tereny, to jest ponad 5 hektarów, zostało wygrodzone płotem długości 600 metrów i mamy nadzieję, że ten teren nam się uda uratować. Natomiast pozostały teren jest terenem antropogenicznym, czyli pochodzenia stworzony przez człowieka i ten teren generalnie nie przedstawia dużej wartości przyrodniczej. Planowana wycinka ma być przeprowadzona przede wszystkim w okresie pozalęgowym ptaków.